Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał. Dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Idąc do Pana Boga, trzeba brać ze sobą tych, którzy są chorzy. Do Boga nie idziemy nigdy w pojedynkę. Do nieba nie wolno iść w pojedynkę. To jest egoizm. Tak jak troszczę się, jeśli się troszczę o swoją wiarę, to będzie we mnie równocześnie troska o rozwój wiary tych, z którymi żyję na co dzień, w moim domu, rodzinie, w pracy. Trzeba brać ze sobą tych, którzy są chorzy, a właściwie tę część życia, która we mnie jest chora, bo w nas jest coś zdrowe. Ja mówię o wymiarze duchowym, moralnym, że w pewnych rzeczach my jesteśmy heroiczni, piękni, oddani, a w pewnych sprawach nasze życie leży, rozłożone na łopatki. Na przykład życie religijne. Ci zdrowi objawiają swoją niezwykłą wrażliwość i wiarę, skoro przynoszą osoby bezsilne. Zobaczmy, że ludzie zdrowi przynosili chorych i kładli ich u stóp Jezusa. Oni byli zatroskani o to, co Pan z nimi zrobi. Chcieli im pomóc. Czy we mnie jest też takie pragnienie zbliżenia kogoś do Kościoła, do Boga, do sakramentów świętych? I w ten sposób objawia się moja prawdziwa, żywa wiara. Bo jeżeli mówię sobie, a ja idę i moja rodzina, chodzimy do Kościoła, jesteśmy praktykujący, każdy ma swój rozum i nie będę nikomu narzucał się z wiarą. To nie jest dobre myślenie. To nie jest chrześcijańskie myślenie. Jeśli widzę, że ktoś potrzebuje pomocy i wręcz ewidentnie stawia pytanie: słuchaj, no wyjaśnij mi, o co chodzi w tej mszy, albo o co chodzi w tym chodzeniu na niedzielną mszę świętą. Po co to wszystko? Po co ta spowiedź? Jeżeli ktoś szuka, to moją powinnością moralną jest wyjście naprzeciw i udzielenie odpowiedzi. Trudno jest poczuć smak chleba, smak tego, co Bóg daje, nie będąc wcześniej przez Niego uzdrowionym. W tym obrazie zachwyca mnie to, że Jezus najpierw uzdrawia, Jezus najpierw uzdrawia, a potem karmi chlebem. Najpierw uzdrawia ich ciała, a potem daje im swoje ciało. Daj im swoje ciało. Potrzebne jest nam zdumienie się Bogiem, które przychodzi z doświadczonego na sobie uzdrowienia. Żebym ja chciał przyjąć komunię świętą, to muszę być wewnętrznie przemienionym, duchowo przemienionym, niejako czującym smak Pana Boga, czującym smak. Zdumienie i uwielbienie sprawiają, że pragnienia nasze podążają za chlebem, który z nieba stąpił. Bo wiara to jest zdumienie. To jest zaskoczenie, to jest podziw. Otwieram oczy. Bóg naprawdę istnieje. Chociażby Frossard, który był niewierzącym, był ateistą,
wszedł do jednej ze świątyń paryskich, było wystawienie Najświętszego Sakramentu i cisza w kościele, oświetlony Najświętszy Sakrament. I po bardzo długiej modlitwie, a przyjaciel jego czekał na zewnątrz kościoła, po bardzo długiej modlitwie wyszedł i powiedział: spotkałem Boga, Bóg naprawdę istnieje. Niezwykłe to jest. Jezus przyszedł sam na górę. Nie musi mi ciągle ktoś towarzyszyć, ani ja nie muszę ciągle o kimś myśleć. Człowiek powinien mieć taki czas, kiedy jest sam na sam ze swoimi myślami i uczuciami. I wtedy zbliża się do niego Bóg. Samotność jest też sposobem na odpoczynek. Jest czas, który powinniśmy przeżywać bez obecności innych. Ludzie z problemami gromadzą przy sobie zdrowych. Panie, nie mam człowieka. I to jest ten pierwszy etap. A drugi jest ten. Człowiek to stanowczo za mało. My na jakimś etapie życia każdy na innym odkrywa, że człowiek to za mało. Ja potrzebuję Boga. Nie wolno zatrzymać się na tym pierwszym etapie, niejako konsumując obecność człowieka w moim życiu. Człowiek jest dla mnie etapem na drodze do Jezusa, nigdy celem. Człowiek nigdy nie może być celem. Najpierw byli chorzy, a teraz okazuje się, że są jeszcze głodni. Uzdrowienie, a potem zdumienie Bogiem i wielbienie Go wprowadza człowieka w głód Boga. Tam, gdzie jestem uzdrowiony i posilony Eucharystią, ja mam potrzebę wielbić Pana za wszystko, co mi uczynił. Gdy doświadczamy chorego myślenia, chorego przeżywania wielu spraw, możemy nie odczuwać głodu Boga. Dlaczego niektórzy idą do Komunii Świętej, a inni nie idą? Nie odczuwają potrzeby, pragnienia Boga. Oni nie wierzą, że pod postacią tego białego opłatka jest żywy i prawdziwy Bóg. Nie wierzą. I to jest ogromne nieszczęście. To jest dramat. To jest dramat. Aby odczuć głód Boga, potrzeba odkryć, że jestem chory na duszy. Niezbędna jest samotność i znalezienie się ze swoją biedą u stóp Pana. Położyli ich u nóg Jego. Pozwolić się innym doprowadzić do Jezusa. To jest ta niezwykła droga, to przejście od choroby do zaspokojenia głodu. Czekali na chleb, a Jezus dał im więcej.